Cześć, witajcie, ja jestem Staleksi, rozpoczynamy kolejny odcinek z Miracolum. Ostatni odcinek, który dopiero co oglądałem, był naprawdę okropny, zły. Twórcy wręcz chcieli nam wmówić, że Marinette to jest stworzona dla Adriana. Niestety, Kagami odeszła i obstawiam, że to jest ostatni odcinek, gdy widzieliśmy Kagami. Również ten pierwszy odcinek to był również ostatni odcinek, gdy widzieliśmy Lukę. I szczerze, jest mi naprawdę smutno. Jest mi smutno z tego powodu, że oni się tych postaci od tak pozbyli, że oni od tak się pozbyli Luki i Kagami. Naprawdę. Czwarty sezon już czuję, że będzie jeszcze gorszym sezonem niż sezon trzeci. Ponieważ w sezonie trzecim przynajmniej Layla była spoko. A właśnie jak Oleni mowa, gdzie ona jest? Gdzie jest Layla? Gdzie jest Natalie? Gdzie one są? A to sobie wrażenie, że sezon czwarty ma tylko jeden cel. Zniszczyć dosłownie wszystko, a się boję, jaki będzie sezon piąty. No ale dobra, rozpoczynamy piąty odcinek. Na chwilę obecną stwierdzam, że jedynie powiedzmy pierwszy odcinek jeszcze jakoś daje radę, ale inne odcinki, które do tej pory obejrzałem, to jest dramat, to jest po prostu dramat. Wątpię, że tutaj będzie lepiej. Teraz mamy psychą Mendianta. Jakaś chyba nowa postać pewnie zostanie zakomunizowana, bądź co, bądź zaczynamy. Psychomediant. Przyznajcie, dziewczyny, że próbowałam wszelkich sposobów. Co, Mariet znowu będzie rozmyślać na temat Adriana, więc co? Jedyna zaleta ewentualnie tego sezonu to taka, że faktycznie jest od samego początku odsuwane to, że te odcinki są kontynuowane. To jest bezpośrednia kontynuacja poprzednich odcinków. To jest jedyna zaleta na chwilę obecną, ale i tak, styl! Ten sezon naprawdę już jest bardzo toksyczny, a to jest dopiero początek. Że na samym początku zawsze kończyło się to katastrofą. Nie dam rady, nie dam rady! No, znowu przechodzimy do tego tematu, gdy to ona będzie rozmyślać o tym, że nie potrafi wyznać Adrianowi swoich uczuć, a i tak na pewno tego nie zrobi w tym odcinku, więc znowu ten sam temat poruszamy. Się poddać od Że niby robią nam jakąś nadzieję, że Marinette się może czegoś nauczyć, że być może wreszcie się złamie, że być może wreszcie powie Adrianowi, co do niego czuje, a wcale tego nigdy nie zrobi, bo ona tego nie potrafi, ona się nigdy nie zmieni, bez przerwy jest taka sama. Chloe ją dobrze podsumowała, ty się nigdy Marinette nie zmienisz i Chloe miała rację. Planowałaś, więc do dzieła. To był jeden z najlepszych występów w twojej karierze, bez dwóch zdań. Z czasem zaczęłam sobie radzić coraz lepiej. Ale naprawdę, to Ali teraz jest większą nienawidzona w tym momencie, tak samo kłamie i okłamuje tutaj resztę, jak Marinette. Wiem, jak wtedy, kiedy wręcz za nie mówiłaś na Trocadero. Teraz będą jeszcze nam wspominać te wszystkie wtopy, te wszystkie odcinki, gdy ona się zachowywała totalnie źle. Możemy cię podwieźć, jak chcesz. Nie trzeba! Wezmę sobie łyżkę! Dzięki! Dobra, jasne. A więc smacznego! Do zobaczenia w szkole! Aha, czyli zrobiłam zerowy postęp. Nie myśl tak, Marinette. Bo jesteś beznadziejna. Teraz przyjaźnijcie się z Adrianem i to jest postęp. Ale naprawdę? Między nami wszystko jak dawniej? Oczywiście, ale może lepiej nie róbmy sobie więcej kawałów. No wiem, jestem w tym słaby. Dziewczyna, którą kocham, też ich nie lubi. Dziewczyna, którą... No, bo kocha Biedronkę, a ty też Biedronką mi oczywiście mu nie powiedz. Wiecie, to jest teraz ironiczne, że... Co gdyby... Czarny kot powiedział Ali, że kocha Biedronkę. Co wtedy? Jak wtedy by Ali na to zareagowała? Którą ty kochasz? Przyjaźń z Adrianem to najgorsze, co mogło się zdarzyć. Nie ma miłości bez przyjaźni. Nie ma miłości bez przyjaźni. Ewidentnie one są ze sobą chipowane i to jest jedyny chip, który na chwilę obecną mogę polubić, no bo co z Adrian Kagami robiła ten chip, ale to się rozpadło na kawałki, więc zostaje mi już tylko i wyłącznie Ulaka i Rose. No nie, no nie, więc w sumie to jest kolejny odcinek, gdy ona będzie coś planowała, żeby temu Adrianowi wyznać miłość. I widzicie? Widzicie? No, no to, to widzicie sami, no. Dopiero co mówiła, że Kagami jest stworzona dla Adriana, no ale gdy Kagami nie powiedziała, że to ona jest stworzona dla Adriana, to od razu zmieniła spiewkę. Ale to jest przynajmniej tyle dobrego, że faktycznie te odcinki są bezpośrednią kontynuacją, a nie to znowu te odcinki są pomieszane, jak to było w pierwszym sezonie albo w trzecim. Czy język może stać się kimś innym, uosobieniem jego marzeń? Dziewczyną z jego snów, tą jedyną, a potem nareszcie będziemy razem! Ale skoro sezony pazyste mają to do siebie, że
te odcinki tak są chronologiczne, to domyślam, że za piąty sezon znowu będzie miał poplotano kolejnych odcinków. Skakać z radości i tańczyć wtulona w jego ramiona, aż padnę na podło! Ja mówiłam, że ona tak będzie przez 5 sezonów! Kagami wróć, błagam cię, proszę cię, Kagami wróć, Kagami ratuj tą sytuację, Kagami, proszę cię, nie słuchaj twórców, tylko wróć, błagam! Jest Alia ma celność, mówi, co to jest piękne. Nie, to nie jest piękne, to jest chore, to jest zaosne, to ona wyprawia, to po pierwsze. A po drugie... Ona w wieku 14 lat musi nauczyć, to też się co o tym jest naprawdę. Ona ma nie po kolei w tej głowie. I chociażby dlatego jej nie lubię. Ja bym nigdy nie chciała być dziewczyną, która chce mieć dzieci, która chce być matką. Nigdy nie chciałabym z taką dziewczyną być. Czy Bloom Wings kiedykolwiek paplała coś o tym, że chce być matką? Czy Adora kiedyś cokolwiek paplała coś, że chce być matką? Czy Raven kiedykolwiek coś paplała, że chce być matką? Czy Franki kiedykolwiek coś paplała, że chce być matką? Czy Twilight kiedykolwiek coś paplała, że chce być matką? Czy Iris nawet kiedykolwiek coś paplała, że chce być matką? Nie! Ponieważ w przeciwieństwie do Marinette, to one są super dziewczynami. Nawet Iris. Nie próbuj być kimś innym, bądź Marinette! Nie wierzycie w ryzyko. No, Marinette, która ma chorą obsesję, która jest energetką, która w wieku 14 lat myśli o dzieciach, naprawdę, gdyby mi dziewczyna powiedziała, że chce mieć dzieci, no tylko właśnie wiadomo, co na rysu, gdy ja jestem tej dziewczyną, i powiedziałaby mi, słuchaj, nie może być w ciąży, ja to rozumiem, wiadomo, w końcu jesteśmy obydwie dziewczynami, ale możemy adoptować dzieci, to bym wtedy stwierdziła, nie, i bym ją zerwała. Bo ja nie chcę mieć nigdy dzieci. Nigdy nie chcę mieć dzieci. Starych skarpetek? Zapraszamy na dzisiejsze danie dnia na stołówce! Co tam Adran i Nino oglądają? Widzisz, stary? A nie mówiłem? Można paść ze śmiechu! Masz rację, naprawdę bardzo zabawne. Jego to chyba bardziej śmieszy to, co robi Marinette teraz. I parę innych jego sketchów. Nie wierzę, że nie wiesz, kto to jest clown Harry. Uwielbiam poczucie humoru mojego chłopaka. Już wiem. Śmiech jest najlepszym lekarstwem. Jeśli rozśmieszę Adriana, zakocha się we mnie. Co za tępa idiotka. Czyli cały odcinek będzie znowu się do tego sprowadzał, że ona na wszelką cenę będzie chciała doprowadzić do tego, żeby Adrian się w nie zakochał. A co jak się w nie zakocha, no wtedy nagle będzie miała problem, bo będzie więc zakłopotana i nie będzie wiedziała, co powiedzieć. I tak bez przerwy to będzie trwało. W kółku Macieju. Ale to jest pokazanie tego, że ona się nigdy nie uczy. Ona się nigdy nie uczy, ona jakkolwiek się nie zmienia. Marka, stary! Cześć, Nino. Zostaw go w spokoju! Ej, wyluzuj! Oglądaliśmy sketch klauna Harego o stołówce. Bardzo zabawny, znasz go? Oczywiście! Jest stałym klientem w piekarni rodziców. Oczywiście, że ona go nie zna. Oczywiście, że po raz kolejny bezstanie kłamie. Rozumiecie? Ona będzie kłamać tylko po to, żeby zaniepanować Adronowi. Zaraz, chwila! Zatem nie było już jakiejś dziewczyny, która kłamała, żeby zaimponować Adronowi. Chwila! Mam takie wspomnienia, że przywinęła się taka pewna dziewczyna, która też kłamała, która też zmyślała na poszczególne tematy, żeby zaimponować Adranowi. I Marinette wtedy miała z nią wielki problem. Chwila, jak się ona nazywała? Coś mam na końcu języka, jak się ona nazywała. Leila? Lola? Laila? Laila! Tak, Laila! No! To Marinette miała problem z Lailą, że jak to było, za Laila kłamie Adriana, że go okłamuje, że zmyśla na swój temat, a sama co teraz robi? Zmyśla, kłamie... Brawo! Laila 2.0 się odezwała, proszę państwa. Laila 2.0! A Marinette za komata Klawin nienawidzi, bo kłamie, a sama co robi? Kłamie, hipokrytka. To po pierwsze. A po drugie, o Laili mowa. Gdzie jest Laila? Gdzie po chleb codziennie o 17.00, czyli... Gdzie ona jest? Dlaczego tu nie ma Laili? Znowu gdzieś wymarowała, wyjechała na wycieczkę, a tak naprawdę to siedzi w domu. Właśnie teraz! Nie ma sprawy. Dzięki, Sabin. Do zobaczenia, Tom. Jo, jeszcze cię złapałam! Marinette? Harry! Okej, odsekuję to, co powiedziałam. Mówiła prawdę. To sprawdzam, nie było tematu w takim razie. Powiedz, ile występów planujesz dać jeszcze w Paryżu? Ostatni, akurat dzisiaj wieczorem. Co za pech. Cały plan wziął w łeb. Ale wasza rodzinka już na nim przecież była. Jasne, ale nie chodziło mi tym razem o mnie, tylko o kolegę z klasy, Adriana Agresta. Jest twoim wielkim fanem i pomyślałam, że chętnie zobaczyłby występ na żywo. Moglibyśmy się razem pośmiać, siedząc ramię w ramię.
Coś mi się zdaje, że straciłaś głowę dla tego kolegi. To dosłownie straciła głowę. Ma chorą obsesję na jego punkcie. No ale dobrze, no Marylia, muszę ci tutaj zwrócić honor, bo naprawdę myślałam, że kłamiec odnośnie tego, że ten gościu jest klientem w piekarni twoich rodziców. No i tak mówiłaś prawdę, więc odsekuję to, co powiedziałam. Co? Nie, absolutnie! Skąd taki pomysł? Ale teraz na przykład bezcelnie kłamie, no to dobra, nie odsekuję tego, co powiedziałam. Dalej kłamiesz jak Laila. Już nieważne. I tak nie miałabym odwagi go zaprosić. Nawet jeśli jego ojciec nie puściłby go, bo jutro szkoła. Znamy się z Gabim. To mój kumpel. Gabim? Dawno temu zaprojektował mi frytkowy kostium na mój pierwszy występ. Mak? Oj, chyba pan kolega nie wie o tym, że Gabriel jest mrostym władcą. Fryta. Agrest zrobił to coś? Zaraz, więc znacie się z tatą Adriana? Pogadam z nim i gwarantuję ci, że dzisiaj na ostatnim występie zasiądzie dwoje gości specjalnych. Ty i ten twój kolega z klasy, w którym absolutnie się nie zakochałaś. Ale poważnie. Łatwo się domyśleć, że on będzie tym psychomediantem. Łatwo się do tego domyśleć. No, czyli wychodzi na to, że nie możecie przed tym, żeby nawet swojego własnego przyjaciela zakomalizować. Och, dziękuję. Ale jak zamierzasz go przekonać? Bo wiesz, chodzi o to, że Adriel nie może nic podejrzewać. Zaufaj mi, Marinette. A ci rodzice którzy oczywiście wspierają tą chorą obsesję Marinette na punkcie Adriana, to jest po prostu tak złe. Rodzice, których oczywiście Marinette bezcelnie okłamuje. Po co Adrian miałby cię oglądać na scenie? Ponieważ chciałbym zaproponować twojemu synowi rolę w moim kolejnym filmie. Super Fryda ratuje świat? Zamierzam stworzyć bardzo osobisty film. Sam napisałem scenariusz i sam wykonałem rysunki. Ożywiłem dawną postać z mojego pierwszego recitalu. Pamiętasz, Gabi? Zaprojektowałeś ten kostium. Oni naprawdę są przyjaciółmi. Gabriel jest jeszcze gorszy, nie zmyślałam. Daliliśmy, że nigdy więcej nie będziemy o tym wspominać. W moim filmie Super Fryda ocali świat ze swoimi przyjaciółmi. Camembertem Sprawiedliwym i Wonder Kartoflem. Super bohaterska komedia? Jaka znów komedia? Ależ skąd, mój przyjacielu? Tanie wygłupy to już przeszłość. To będzie poważny film z poważnymi emocjami. Miłość, smutek i prawdziwy super złoczyńca w stylu Władcy Ciemności. Oj, chyba niepotrzebnie o tym wspominałeś, kolego. Gabriel się wkurzy. Gabriel się na pewno wścieknie w tym momencie. Zamieniam cię w złą Frytę i daję ci w prezencie super moc. Dziś przedstawię ten pomysł... Albo zgodzi się na to, ale tylko po to, żeby to wykorzystać. ...tu swojemu producentowi. A gdyby Adrian zechciał przyjść na mój występ, mógłbym ich sobie przedstawić. Przeszli mi do akceptacji scenariusz, zanim przystąpi się do realizacji. Oczywiście, Gabi. I żądam, żeby wszystkie zdjęcia kostiumu Fryty, które kiedyś zaprojektowałem, zniknęły. Nie ma problemu, przyjacielu. Skoda mi go, bo on sobie nawet nie zdaje sprawy z tego, że jego przyjaciel jest dosłownie psychopatą. No to łatwo się domyśleć, że Gabriel w tym odcinku dosłownie swojego własnego przyjaciela zakomanizuje. No to jak to było, że Gabriel Agres jest dobrym człowiekiem? Gabriel Agres, który naraża swojego własnego syna na niebezpieczeństwo. Gabriel Agres, który jest skłonny swojego własnego syna zakomanizować. Gabriel Agres, który wykorzystuje problemy nastolatki. Gabriel Agres, który inną nastolatkę wykorzystuje. W ogóle to chcę po raz kolejny wiedzieć, gdzie jest Laila? Gabriel Agres, który jest skłonny zakomanizować swojego własnego przyjaciela. No ale pamiętajcie, mimo tych wszystkich występków, Gabriel Agres jest dobrym człowiekiem. Tego człowieka nikt nie potraktuje poważnie. Zgodził się! Mam nadzieję, że uda ci się zrealizować ten film. Dzięki tobie zabiorę Adriana na... Gabriel się z nim przyjaźni, tylko po to, żeby mieć jakieś korzyści z tego. On jest do tego stopnia zły. Występ jego ulubionego komika. Usiądziemy obok siebie, będziemy się śmiać, może ja mu opowiem jakiś żart. Tylko, że ja żadnego nie znam. Nigdy nie rozbawię go tak. A ty czasem obiecaliście sobie, że nie będziecie już sobie robić żartów? Tak jak ty. Śmiech to bardzo poważny biznes, moja droga. Mogę ci pomóc. A nie powinieneś się przygotowywać do spotkania z producentem? O mnie się nie martw, kochana. Super Fryta i tak zawsze wygrywa. Jesteś pewny, że dam radę? Ćwiczy
wiedzieliśmy to i szło ci po prostu rewelacyjnie. Ale jak jestem z nim sama, to okropnie się cieszę i... Przecież nie jesteś sama. Będę ciągle obok ciebie. A jeśli się nie zaśmieje? Zaśmieje się. Powiedziałaś, że zna moje skecze. I oczywiście pamiętaj, żeby zawsze na końcu żartu zrobić o tak. A... Dzięki temu skecz ma własny rytm, a oprócz tego publiczność. To znaczy Adrian wie, kiedy ma się zaśmiać. Iha! Iha! Okej, on uczy ją, jak go rozbawić Adriana. Nic z tego pewnie nie wyjdzie. Marinę? O! Adrian! Ty też lubisz klauna Harry'ego? Dostałem zaproszenie, chociaż... Myślisz, że wykona skecz o niezdarnym szeryfie? Jakim szeryfie? O! A gdzie mój kapelusz? Na ziemi. Adrian, niech do ciebie lepiej dotrze, że to nie jest odpowiednia dziewczyna dla ciebie. O, racja, tutaj jest! O, gapisz on ze mnie? O, przepraszam! A, przepraszam. Chyba Gabriel dzwoni. O, cześć. Byliśmy umówieni. Oczywiście, spokojnie, już będę. Będę za około 5 minut. Masz się zjawić teraz. Tak, albo nie, ktoś inny. Ta sprawa, ale... Natychmiast przychodź. A dasz mi 2 minuty? Nie, w tej chwili. Dobrze, zrobię jak zechcesz. A widziałeś moją odznakę? Błyszcząca, co nie? I ha? Zachowujesz się jakoś dziwnie. Dobrze się czujesz? Co? Tak. Ona się nigdy nie czuje dobrze. Niedoskonale. Przyjrzyj się z bliska mojej odznace szeryfa! Dlaczego to zrobiłaś? Przepraszam. Zaczekaj! Na ciebie próbowała rozbawić, ale kompletnie nie potrafi tego zrobić. Jak to ona? W finałowej scenie Super Fryta, Camembert Sprawiedliwy i Łotar Kartofel rozmawiają z ocalonym chłopcem i wszyscy płaczą z radości. Naprawdę zabawne. Nie zabawne, wzruszające. To ma być całkiem poważny film o superbohaterach. Ale... No na serio chce coś poważnego zrobić tym razem, ale no ludzie nie traktują go poważnie i przez to zostaniecie zakomanizowane. O tym Gabriel wiadomo, ale się nie cofnie przed tym, żeby swojego własnego przyjaciela zakomanizować. Jesteś klaunem, Harry! Nikt nie oczekuje od ciebie dramatu! W życiu nie zarobimy na tym filmie tyle, co na twoich skeczach! Ja wcale nie robię tego dla pieniędzy. Gdy byłem chłopcem, marzyłem o tym, żeby zostać superbohaterem. A więc napisz zabawny skecz na ten temat. Zamiast tego zostaniesz złoczyńcą, a nie bohaterem. Nie, chcę przemówić do publiczności w nowy sposób. Chcę pomóc ludziom marzyć i odczuwać więcej emocji, a nie tylko rozbawienie. Ja mam tylko... Kurde, mój brat dzwoni, przepraszam. Dobra, wracamy. Dzwonił, żeby się o moją mamę zapytać. Bo nie odbiera ostatnio. No. Mam nadzieję, że tutaj nagle nie wparuje do domu. Mówiła, że o 12 wróci, trzeba z powoli zbierać, a się 12, no, ale miała do mnie zadzwonić, jakby miała wrócić później, no. No bądź co bądź, mam nadzieję, że wyrobię się z tym odcinkiem. Ja mam tylko jedno marzenie, żeby moja świnka skarbonka cała wypełniła się brzęczącymi pieniędzmi! No to jest typ, który tylko i wyłącznie wszystko robi dla pieniędzy, który wszystko dla pieniędzy by zrobił, nie ma on żadnych uczuć. Zapomnij o tym filmie, bo to beznadziejny pomysł! Publiczność na ciebie już czeka! Aha, czyli on go zakomunizuje, ale oczywiście Gabriel, wiadomo, to wykorzysta, że on doprowadzi do akomunizacji i oczywiście... No, nie zapomnij się poza tym, żeby swojego własnego przyjaciela zakomanizować. To jest bardzo takie smutne emocje, o tym być Gabi to wykorzysta, bo Gabi jest psychopatą. Komik, którego nikt nie traktuje poważnie, ale zabawne, a jednocześnie smutne. Naprawdę, to jest twój przyjaciel. Ty jesteś do tego stopnia psychopatą, że swojego własnego przyjaciela w taki sposób traktujesz. Czas stanąć w świetle reflektorów. Lec do niego, moja mała Akumo, i zawładnij nim. Oczywiście. To, że on zostanie zakomanizowany, z było do przewidzenia.
Ojej, jakaś ty biedna, ojej, może mam ci jeszcze współczuć, jakoś nie potrafię ci współczuć, bo ciebie nienawidzę, tym bardziej, że jak zwykle go okłamujesz. Nie pomyślał, że jestem beznadziejna. Co, twoje spotkanie też nie poszło najlepiej? Harry, już czas! Przepraszam, Marinette. Muszę już iść. I rozumiecie, on zostanie zakomanizowany na jej oczach, a ona nawet nie zwróci na to uwagi, tylko będzie sobie płakać w samotności. I to jest na scenie, będzie zakomanizowany. Wierzyć, mój przyjacielu, że wkrótce zetrę im te głupie uśmieszki z twarzy. Czyli co? On będzie ich krzywdził? Też jak krzywdził ich uczucia. Czyli to prawda? Nigdy nie traktujecie mnie poważnie? Szykuje się niezła czarna komedia. Dobra, jak kwestionować, co mu adratuje, znalazł sobie, przecież w sumie marynarka zaprosiła. Nie tak, a marynarka sobie dali płacę! W samotności. Jego to mi akurat nie szkoda, bo jest gnojem. No, teraz nagle. Ci się chce walczyć. Czyli on jest w stanie mieszać im w emocjach. Może raczej zacząłem operować całym wachlarzem emocji, Biedronka. Od dziś mów na mnie psychomediat. Fajna ksywka. Już miałbym chyba lepszy pomysł. Od tej pory ludzie będą brać mnie na poważnie i trząść się ze strachu. Nie chodź na niego! Nie ma sprawy. I tak nie lubię upiornych twarzy klaunów. Dziękuję za komplement. Akuma jest w jego czerwonym nosie. Już ogarniam temat. Nie tak prędko. Trzeba podejść bez nawiązania kontaktu wzrokowego. No i z tym może się mieć problem. Chcecie się zabawić w kotka i Biedronkę? Jak na komika jest mało zabawny. I właśnie w tym problem. On już nie chce więcej rozśmieszać ludzi. Szczęśliwy krok! Zestaw do makijażu? Nie ma to jak elegancki wygląd. Oczywiście. Pokonam go z zamkniętymi oczami. W sensie dosłownym? Tak. Ty będziesz moimi oczami, kocie. Sprytny kapeczko. A? Już ze mną przegrałaś. Nie. Jakie to smutne. O! Nie! Co za fantastyczne emocje, psychomediancie! Odbierz jej Miraculum! Teraz, Biedronko! Hej, a to nie fair! Czarny kocie, łap! Kataklizm! Nie! Koniec twoich rządów, mała! Nie ma tu Akumy! Jesteście bandą zwykłych amatorów! Mówiłem ci, że przegrałaś. Zapłacisz mi za to, psychomediancie!
No teraz to się rozcieczył. Trzeba było jej tak nie denerwować. No ja co widziałam, że jest ciekawa dla wszystkich. Hej, ja nie zrobiłam nic złego. Wiadomo, że nie, bo nic nie robisz. Strasznie irytujące, prawda, Kiciu? Szefeczka, pora się stąd ruszyć. Zostaw mnie i pojów. Nie pozwól im stąd uciec. Musisz zdobyć Miracula. Jeśli chcą mnie pokonać, to muszą przyjść na moje przedstawienie. I to ja wybiorę scenę na mój ostatni występ. Co, jakąś pławkę planuję? Kropeczko, przez psychomedianta straciłaś kontrolę nad swoimi emocjami. Od tylnej spokojnie. Jestem spokojna, to ty mi działasz na nerwy tymi swoimi koszmarnymi radami, a? Od tych wszędobelskich reklam robi mi się już niedobrze. Sezon to nas teraz zachowuje w taki sposób, jaka jest naprawdę. Za chwilę przemiana zwrotna. Musimy znaleźć... Nie mów mi, co mam robić! Może po transformacji zakręcie psychomedianta przestanie działać, bo... Sorki, kropeczko! Przyszedł Harry! Nie mówić, że jestem twoim menedżerem! Nie przyszedłem, żeby cię skrzywdzić, Bob, tylko żeby cię rozśmieszyć, bo przecież tego ode mnie oczekujesz. A teraz potraktujesz mnie poważnie i wyprodukujesz mój film, tak? Co to za absurdalny pomysł? Przeczytaj tę scenę, a zobaczysz, jaka jest wzruszająca. Publiczność będzie płakać na seansie, ale wyłącznie ze śmiechu. No po to go rozbawił, skoro chcę teraz go przekonać, żeby potraktował poważnie twój pomysł. Jeśli nie chcesz płakać do końca życia, zgódź się na realizację mojego filmu. Już ci trochę lepiej? Możesz mnie zostawić w spokoju chociaż na sekundę? Kiki, jedz szybciej ten makaronik! Myślisz, że to jest dla mnie przyjemne? Już wyobraź sobie, że od tysięcy lat jem to samo! Może się uspokoi po przemianie w Biedronkę. Puszczaj mnie, słyszysz? Dalej jest taka kurde agresywna. W ogóle to ja tak ja kompletnie ominam to, że faktycznie on był w stanie osłabić do tego stopnia, że nie jest w stanie walczyć, no ale wiecie dlaczego ja się tego nie cieszę? Bo ona i tak znajdzie jakieś rozwiązanie na 100%. Nie ma sens, żeby to czarny kot dla odmiany go pokonał. Kto nosi saszetki Piotrowe w tych czasach? Niezły żart. To nie tej żart! Hej, a może Akuma jest ukryta w jego saszetce? Chyba wiadomo, też nie odkrycie! Ach, najpierw trzeba bezwładnić psychomedianta, a potem go przeszukać, więc puść mnie wreszcie, żebym mogła zacząć działać! Okej, ale mam nadzieję, że nie zrobisz nic bezmyślnego, co? Bezmyślnego? Pan bezmyślny wyzywa mnie od bezmyślnych? To jakiś żart? Wiecie co? I don't give a fuck! Zona w tym momencie jest zacerowana, żeby się tak zachowywać. Ona taka i tak jest. Taka jest właśnie wredna, zarozumiała, zobaczona w siebie. Szczęśliwy traf! Nie no, naprawdę? Dlaczego to zrobiłaś? Wreszcie to było oczywiste. Mogliśmy zasłonić oczy kaskiem, a potem odebrać złe moce. Tak, to było tak oczywiste, że aż się wściekła. I oddaj mi ten beznadziejny pasek! Hej, zostaw w spokoju mój kostium. Daj nam pić. Czyżby zaślepiła cię wściekłość, droga Biedronko? Całkiem zabawne. Milcz! Jeszcze pożałujesz tego, że mnie aż tak rozzłościłeś! No co, i tak go pokona. Co? To Adrian teraz może kombinować, jak go pokonać? Masz coś tam, lub tego!
Co on kombinuje? Jeszcze nie skończyłeś? Serio? Czy to też muszę zrobić osobiście? Jeszcze tylko dopieszczę to miejsce. I ostatnia kropka. Co jest, pani Szelan? Połącz kropki, czy co? Proszę, jest to bezwodniane. Zajmijmy się saszetką. Kotakli! Ej! W sumie gdyby nie czarny kot, no to... On by wygrał, ostatecznie. No przynajmniej w tym odcinku czarny kot był użyteczny. Wreszcie koniec! Wszyscy mogą wracać już do domu! Złomo, to ty jesteś! Zmiata, ja... Ona dalej jest wredna do bólu. Dobra, uwaga, niezwykła biedronka! Już ci lepiej, kropeczko? Tak, dziękuję. Jaka, czyli teraz wszystkim będzie dawać te amulety. Daję ci ten amulet. On cię ochroni w przyszłości przed atakiem Władcy Mroku. O, dziękuję wam, Biedronko i Czarny Kocie. Zawsze marzyłem o tym, żeby mieć supermoc tak jak wy. Ale ty już masz supermoc. Moc rozweselania ludzi. Wolałbym umieć poruszać ich serca. Radość to też jest uczucie. Chyba najpiękniejsze i najtrudniejsze do osiągnięcia. Hej, Bob! Posłuchaj mnie. Mój film mógłby być równocześnie wzruszający i zabawny. Ludzie by się śmiali przez łzy. Co o tym sądzisz? No? Może pomyśl o znalezieniu nowego menadżera. No, no, na pewno nie takiego ciula. Śmiało, Marinette! Tym razem bądź sobą, a wszystko pójdzie ci jak po maśle. Hej! Hej! Posłuchaj. Chciałabym cię przeprosić za tamtą sytuację w kolejce. Próbowałam wykonać sketch klauna Harego, ale zdaje się, że jednak nie mam talentu komicznego. Faktycznie nie za bardzo ci wyszło. Ale mylisz się. Na przykład dzisiaj rano w szkole, jak rozmawiałeś z koleżankami, nie mam pojęcia, o czym opowiadałaś, ale zabawnie gestykulowałaś o tak, a potem tak! Chwila, moment. Czyli wtedy nie śmiałeś się ze sketchu klauna Harego? Nie. Nikt nie jest w stanie tak mnie rozbawić jak Marinette i Belczek. Rozumiem, to za mnie robię takie sceny specjalnie. Żeby nam dać to zrozumienie, tak? Oni mają być razem. Co, ja cię rozbawię? Właśnie? No i koniec. Ech. Dalej mam wściekłego fu, czyli obstawiam, że najgorszy mistrz na świecie powróci i zostanie opętany za zakumę, tak? No bo tytuł mówi sam za siebie. No bo niby do czego innego by się to miało odnosić. No zobaczymy do czego będzie to metrowanie mogło odnosić, bo co bądź podsumowując ten odcinek, no to powiem tak, przynajmniej tyle dobrego zabawka z tym złotym, co sprowadzała się do tego, że jest tutaj, no, została zaczarowana i w sumie Adrian musiał wykombinować sposób na pokonanie go faktycznie. No to było ciężko, więc no przynajmniej tyle dobrego, ale kolejny wątek jest po prostu beznadziejny, no Marinette, która powraca do swojej chorej obsesji na punkcie Adriana, znowu trzeba wysłuchiwać tych jej zali, tych jej planów, tych jej pomysłów, tych jej zali, to tak ciągle napisania. Naprawdę jest to wnerwiające i naprawdę denerwuje mnie to, jak Marinette i Alia teraz bezczelnie okłamują resztę z nie no, Marinette to niczego nie ukrywa, no Marinette to wcale nie jest tak, że ona ukrywa swoją tożsamość, ale osobiście o tym wie.
Faktem odsuwane jest to, że te odcinki mają swoją kontynuację. Od razu odsuwane jest to, że ten odcinek dzieje się bezpośrednio po Panu Gołębiu 72. Gdy to Kagami stwierdziła, że już nie będzie blisko Adriana. No i to jest najwyraźniej, to jest koniec Kagami. Kagami i Luka odeszli, już się więcej chyba raz nie pojawią, to jest ich koniec. Po prostu twórcy stwierdzili, że się pozbędą zarówno Luki, jak i Kagami. Naprawdę, takich postaci pozbyli się, a dodali Zoe tylko po to, żeby Sedy znienawidził wobec Chloe dalej. I to jest po prostu pokazanie tego, jak oni ogólnie niszczą te postacie. Jak się pozbywają tych jedynych postaci, które jeszcze coś mogło dobrego wnieść do Miracolu. No i kolejna sprawa, no to... Gdzie są Natalie i Laila? To wygląda tak, jakby twórcy też również się ich pozbyli. Laili nie ma, Natalie też się do tej pory jeszcze nie pojawiła, zamiast tego Władca Mroku teraz ma i jej też moce. Natalie nie istnieje chyba już, nie wiem co się stało z Natalie, może ona nie żyje. Nie wiem, co ona jest też pojawi, bo co było, coś dziwne, że jej nie ma. Może twórcy też stwierdzili, że się pozbędą tej postaci. No i ja chyba będę kończyć, bo... Nie mam tutaj właściwie nic więcej do powiedzenia, więc to będzie na tyle. Bywajcie.